Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko w książce pod tytułem Miłosierdzie Boga w dziełach Jego. 17. Pan Jezus u Ananasza. Związali Go i zaprowadzili najpierw do Ananasza. Był on bowiem teściem Kajfasza. Ewangelia Jana 18, werset 13. Zbrojny oddział prowadził pana Jezusa do miasta tą samą drogą, jaką przed paru godzinami odbył on z uczniami swoimi. Przeszli potok Cedron, weszli na wzgórze w zachodniej stronie miasta, gdzie się znajdował dom Annasza. Już było parę godzin po północy, gdy tam przybyli. Pan Jezus pod strażą pozostał na miejscu, a żołnierze kohorty rzymskiej wrócili do swej siedziby w fortecy Antonii. Chociaż Annasz tego roku nie sprawował urzędu, posiadał wielkie wpływy i prawdopodobnie sam opracował plan ujęcia Pana Jezusa. Jakby w nagrodę za jego staranie, a także dla okazania szacunku, Kajfasz polecił, by uwięzionego stawić przed Annaszem. Przyjrzyjmy się cierpieniom Zbawiciela u tego arcykapłana. Proces Pana Jezusa zawiera dwie fazy. W pierwszej fazie religijnej Zbawiciel staje przed Trybunałem Religijnym. Przesłuchanie u Annasza jeszcze nie miało charakteru urzędowego, a było jak gdyby badaniem śledczym. Annasz pytał Pana Jezusa o Jego naukę i o Jego uczniów. Pan Jezus mu odpowiedział: Ja przemawiałem jawnie, przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. Ewangelia Jana 18, wersety 20-21: U wszystkich ludów oskarżony nie mógł świadczyć przeciw sobie, a za ważne świadectwo uznawało się tylko takie, które złożyli wiarygodni ludzie postronni. Dlatego Pan Jezus słusznie odsyła pytającego do takich świadków których można było znaleźć dużo, ale bowiem Zbawiciel nauczał publicznie. Celna odpowiedź Pana Jezusa musiała wywołać u Annasza gest niezadowolenia. Spodziewał się bowiem, że zdobędzie jakieś nowe dowody, które posłużą do urzędowego oskarżenia. Niezadowolenie Annasza, Zauważył jeden ze sług, który chciał dopomóc swemu panu, i uderzył Jezusa w twarz, krzycząc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Ewangelia Jana 18, werset 22. Uderzenie w policzek było ciężką zbrodnią, było to bowiem pochębienie. I zarazem sprawienie dotkliwego bólu, zbrodnia ta staje się jeszcze większa, jeżeli zważymy, kim był ten, któremu to uczyniono i ten, kto to uczynił. Policzek otrzymuje Syn Boży w obecności arcykapłana od pospolitego sługi. Za co? Za najsprawiedliwszą i najłagodniejszą odpowiedź. Związany pan Jezus przy tym policzku silnie zachwiał się, a z ust jego zaczęła sączyć się krew od wybitego zęba. W nawiasie Katarzyna Emerych. Wszyscy obecni, patrząc, na gburowate postępowanie sługi zaczęli go oklaskiwać i szydzić ze zbawiciela pan Jezus znieważony z całą dobrocią zwrócił się do tego zbrodniarza i łagodnie powiedział jeżeli źle powiedziałem udowodnij co było złego a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Ewangelia Jana 18, werset 23. Sługa sądowy nie miał prawa przed wyrokiem sądowym lżyć więźnia, a w odpowiedzi Chrystusa nie było żadnego nieuszanowania względem Annasza, który pytał o to. O co nie miał prawa pytać. Ponieważ Annaż nie zareagował na bezprawną obelgę i zniewagę uczynioną podsądnemu, który nawet po wyroku potępiającym według przepisów prawa winien być nietykalnym, dlatego pan Jezus sam zwrócił uwagę owemu słudze w formie łagodnej ale zarazem bardzo stanowczej, podkreślając jego wielkie bezprawie i niegodziwość. Anasz, przed którym stanął zbawiciel, był osobistą, był, by, był osobistością niezwykłą. Piastował on godność arcykapłana od szóstego. Do 15 roku po Chrystusie, aż wreszcie przednik Piłata, Waleriusz Gratus, złożył go z urzędu na korzyść syna jego, Eleazara, a następnie od 18 roku zięcia Kajfasza. Był więc Annaż mężem bardzo wpływowym, który swoją wolę, Umiał narzucać Sanhedrynowi i Kajfaszowi. Jako były arcykapłan nosił ten tytuł i po złożeniu z urzędu należał do partii sadyceuszów. Był bogaty, roztropny, energiczny i nienawidził pana Jezusa. Posądzając go o szerzenie złych i niebezpiecznych nauk, Mógł Annaż z polecenia Kajfasza poddać badaniu każdą nową naukę w celu wykrycia rzeź rzeczywistego fałszu. Ale w tym wypadku nie chodziło mu o prawdę, a tylko o to, by znaleźć jakiś pozór do wydania przez Sanhedryn wyroku już z góry postanowionego. Dlatego zbawiciel poprzestał na krótkiej odpowiedzi, ale bowiem cokolwiek zeznałby więcej, byłoby to daremne. Srogi policzek, wymierzony przez sługę, zniósł Pan Jezus spokojnie i z godnością, ale bowiem wiedział, że Ojciec Niebieski włożył nań wszystkie katusze za grzechy ludzkie. Jak przepowiedział prorok: Poddałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Księga Izajasza 50, werset 6. Zresztą Pan Jezus pragnął zadość uczynić, za liczne i straszne grzechy ludzkie, jak to powiedział do Świętej Anieli Sfolinno. Za próżność i zalotność twarzy Twojej, ja czyniłem zadość. Za oczy Twoje, patrzące przeciwko woli Bożej na marne i złe rzeczy, ja uczyniłem zadość wtedy, gdy z oczu moich. Przy uderzeniu w policzek popłynęły gorzkie łzy. Za uszy twoje, słuchające z przyjemnością mów próżnych i grzesznych, ja czyniłem pokutę, słuchając skarg fałszywych, potwarzy i naigrywań, złożeczeń, szyderstw i urągań. Za łakomstwo ust Twoich ja czyniłem zadość, gdy nie otworzyłem ust swoich przed niesprawiedliwymi sędziami i fałszywymi świadkami. Z głębi serca modliłem się za złoczyńcami, a ust Moich używałem tylko na głoszenie prawdy. Przedstawmy sobie, jak Jezus stoi przed Annaszem z podniesioną głową, ale w postawie pokornej, z namaszczeniem królewskim, jak odpowiada z godnością na pytanie o nauce i uczniach. Niech świat Wam odpowie, nie ja Wasz więzień. We mnie nic nie było skrytego, a życie moje było sądem nad światem, sądem zwycięskim, potwierdzającym mnie i moje drogi. Spokojna pewność siebie i wolne, niezależne oświadczenie wznieciło burzę w zebraniu dusz niewolniczych, czołgających się. Jak węże po ziemi, i spowodowało policzek. Jakie straszne światło rzuca ten policzek na poniżenie i hańbę, w jakiej znajduje się Pan Jezus, który zabiera z godnością głos i protestuje, nie ubliżając nikomu i przebaczając. Stanę w duchu ze swymi drobnymi urazami i żalami przed znieważonym Zbawicielem, i będę odtąd wyrozumiały na zniewagi, jakie mi chcący czy niechcący bliźni wyrządzają. Zachowam swobodę ducha i będę oszczędzał drugich. Pamiętając, że jak kamyki w łożysku rzeki, tak charaktery ludzkie ocierają się i wygładzają, gdy się z sobą w życiu zderzają. Odtąd nie będę narzekał na potwarze oszczerstwa i niesprawiedliwe sądy, a będę się pocieszał Twoim, Jezu przykładem. Użyć mi łaski, bym zawsze miał przed oczami wzniosły Twój przykład i chętnie go naśladował. Amen.